no jeszcze dzisiaj jesteśmy ostatni wieczór na Magaluf, czyli dość popularnej i imprezowej miejscowości na wyspie Majorka. Czemu akurat tutaj przyjechaliśmy i czemu akurat ta miejscowość? Zaraz wam wszystko opowiem. Dokładnie dowiedziałam się kilka lat temu z reportażu w młodzieżowej chyba gazecie, ale może nie młodzieżowej, ale bardziej takiej ala podróżniczej, wakacyjnej, artykuł na temat miejscowości w Europie, które są rozpatrywane pod złym pryzmatem, czyli coś, co jednak prowokuje, coś, co jednak nie jest typowo atrakcyjną miejscowością, a jednak szokuje. I był artykuł o Magaluf, czyli o miejscowości, w której teraz jesteśmy, się znajdujemy, na temat tego, co można tutaj zobaczyć, jakie widoki można zastać każdego wieczoru na ulicy. Mnie to nawet zainteresowało, bo akurat lubię miasta, gdzie coś się dzieje na wakacje, gdzie jest impreza, muzyka, młodzi ludzie, można się dobrze zabawić, można się sobie usiąść gdzieś, pójść, napić się i jest po prostu wesoło, można czuć ten wakacyjny klimat, żeby odpocząć od pracy na co dzień. I przyjechaliśmy do Magaluf, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest tak, jak się pisze o tej miejscowości w gazetach, w różnych artykułach, tak jak to jest prezentowane w internecie, czy gdzieś tam było też uwzględnione w jakichś tam filmach na temat tej miejscowości. I się okazało, że jednak jest to prawda. Jest to miejscowość przede wszystkim właśnie oblegana przez młode osoby, które w sezonie letnim przejmują miasto. Każdy lokal jest po prostu zapełniony, na ulicach jest full ludzi, wszyscy stoją, rozmawiają, tańczą, śmieją się, wygłupiają. 2/3 tych wszystkich osób są pijane. Może to być widok szokujący dla osób starszych, a dla osób młodych to jest dość normalne, ponieważ młode osoby chcą po prostu odpocząć, jadą na wakacje, żeby się dobrze zabawić i akurat to tutaj jest przede wszystkim uwzględnione. No i po przeczytaniu tego artykułu o Magaluf stwierdziłam, czemu by nie, już byliśmy w kilku takich miejscowościach na wakacje, kiedy gdzieś coś się działo. Na przykład w Zerce Beach, Nowali, w wyspie Pag w Chorwacji. Ze względu na to, że byliśmy w Chorwacji, ja już byłam dwukrotnie tak naprawdę na Zerce Beach i mi się to spodobało. Akurat kiedy byłam osobą, która miała 21 chyba czy 22 lata, tam się pierwszy raz pojawiłam i naprawdę była niesamowita, fajna zabawa i po prostu się czuło ten pełne wyluzowanie i odpoczynek od dnia codziennego, od pracy, od szkoły. I przyjechaliśmy tutaj wraz z moim chłopakiem, aby zobaczyć, jak się prezentuje Magaluf. Czy naprawdę jest to tak bardzo imprezowo, jak to się mówi, że przede wszystkim w Hiszpanii, na wyspach to się jedzie albo na Magaluf, albo na Ibizę. No i na Ibizę jedziemy już jutro, a dzisiaj jeszcze jesteśmy w Magaluf. Mimo tego, że panuje sytuacja, jaka panuje w teraźniejszych czasach, i tak jest full ludzi. W tym roku można zauważyć, że frekwencja tutaj składa się przede wszystkim z Angolii, z Niemców, no i oczywiście top 3 znaleźli się również Polacy, ponieważ spotykamy osoby, które mówią w języku polskim, więc jesteśmy dość naprawdę w szoku, jak na ten rok jest tu naprawdę bardzo dużo naszych rodaków. Chodzi o osoby z Anglii. Właśnie co roku największa ilość, największy procent tutaj przyjeżdżających turystów to są właśnie osoby z Anglii. A jak to mentalność angielska, chce dobrze się napić, chce dobrze się bawić i chce być głośna. Także tutaj na każdym kroku również to można zobaczyć, ten typowy widok mentalności angielskiej. A jeśli chodzi o osoby z Niemiec, w mojej opinii to wygląda w taki sposób, że Niemcy otwierają tutaj biznesy
bo wiedzą, że Majorka się sprzedaje, jest oblegana turystycznie. W sezonie letnim Niemcy przyjeżdżają tu prowadzić swój biznes, czyli jakieś knajpki, jakieś restauracje, kluby. Też tutaj duże znaczenie mają możliwości, jeśli chodzi o atrakcje typu jazda konna po plaży. Niemcy tym są w samej czołówce, jeśli chodzi o działalność. I tutaj to jest bardzo widoczne. My już wielokrotnie zauważyliśmy podczas naszego zwiedzenia teraz. Znajdują się lokale, restauracje czy nawet kasy biletowe w języku niemieckim, gdzie tutaj jest tak naprawdę multum ludzi, którzy przy języku angielskim, bo wiadomo, język jest językiem międzynarodowym, więc po angielsku się wszędzie dogadamy, a niekoniecznie po niemiecku. A się okazało, że tutaj informacje są przynajmniej w języku niemieckim. No i faktycznie dużo jest Niemców, dużo osób można spotkać, starszych, młodych, którzy mówią w tym języku. Nawet dzisiaj, jak tam zwiedzaliśmy północną część wyspy, zwykły punkt, gdzie się płaci za parking, był przy niemieckim, więc albo to jest po prostu kierowane, bo wiedzą, że jest najwięcej turystów, osób Niemiec, i wiadomo, że Niemcy nie za bardzo są za tym, żeby używać języka angielskiego albo w ogóle nim się posługiwać i mieć jakiekolwiek pojęcie, więc dlatego ułatwili sprawę i wszystkie komunikaty są w języku niemieckim tutaj, albo po prostu, tak jak mówiłam, są interesy. Byliśmy w Hiszpanii, w prowincji Alicante, w Benidorm, to tam osoby z Anglii na sezon letni przyjeżdżają też właśnie, żeby prowadzić swoją działalność, mają mieszkania. Można powiedzieć, angielska miejscowość w Hiszpanii. Tak samo można uznać, że wyspa Majorka jest niemiecką wyspą leganą przez Niemców do prowadzenia i ciągnięcia swojego biznesu. Przechodząc sobie wieczorami przez uliczki Magaluf, oczywiście spotkaliśmy setki pijanych osób, które się bawiły, które chodziły po ulicy i można powiedzieć, że zataczały się. Są osoby młode, ale znajdują sobie tutaj swoje miejsce, żeby się również dobrze bawić i odpoczywać w trakcie swoich wakacji. Mi ogólnie Magaluf się spodobało pod kątem, że no faktycznie można wyczuć ten wakacyjny klimat, ale tutaj czułam jakoś nastawione na imprezowanie, bo akurat na imprezowanie jesteśmy nastawieni na Ibizie, więc tutaj tak typowo zapoznawczo przyjechaliśmy, żeby poznać, jak wygląda wyspa, co tutaj można ciekawego zobaczyć, zwiedzić, gdzie można pojeździć. Więc my akurat pod tym kątem na tym się skupiliśmy, ale pewnie jakbym miała sytuację, że tu przyjeżdżam z koleżankami, z dziewczynami, żeby się pobawić, to równie dobrze bym chodziła każdego wieczoru po różnych klubach i się bawiła i tańczyła do białego rana. Aczkolwiek teraz jest tak, że ze względu na panującą sytuację są tutaj restrykcje, że puby i ogólnie restauracje są pootwierane maksymalnie do godziny drugiej w nocy, ale i tak tutaj tętni życie do tej drugiej w nocy, więc cały czas coś się dzieje. Wiele tutaj lokali jest jednak pozamykanych w ciągu dnia i dopiero się otwierają pod wieczór, bo wiadomo, że w ciągu dnia jest bardzo gorąco, ludzie spędzają czas na basenach, hotelu czy gdzieś tam w plenerze, a niekoniecznie mają czas, żeby przyjść sobie akurat do knajpki, do restauracji usiąść. Wiadomo, że wieczorem lepiej otworzyć, bo wtedy wszystko lepiej będzie się sprzedawać, niż w ciągu dnia marnować czas na to, żeby liczyć klientów, ilu ich przyjdzie w ciągu dnia. I ogólnie powiem wam, że jeśli lubicie tego typu zabawy, tego typu miejscowości podpadają wam pod gust, tutaj przyjeżdżajcie, bawcie się, ponieważ warto, jest wesoło, no i na pewno się zabawicie i z uśmiechem na twarzy stąd wyjedziecie. Mówię to przede wszystkim do osób młodych, czyli osób pełnoletnich, bo wiadomo, że tutaj osoby niepełnoletnie to troszkę tak niefajnie samemu puścić, bo mogą za bardzo wpaść w melanż. No i tak to wygląda właśnie, że tutaj przyjechaliśmy, zdecydowaliśmy się zobaczyć, czy faktycznie jest tak, jak się o tym mówi, jak się o tym pisze. Sami sprawdźcie, tutaj udało mi się kilka tam ujęć podczas naszego spacerku wzdłuż głównych ulic tutaj nagrać i sami ocencie, czy ten obraz wam się podoba, was zachęca, czy przede wszystkim was odrzuca od tego, żeby tu przyjechać albo omijać po prostu szerokim łukiem to miasto. Trzymajcie się, życzę wam udanego dnia, udanego wieczoru. No i do zobaczenia w następnym odcinku na temat Majorki albo już na temat nowych odcinków z Ibizy, z naszych wakacji. Ciao! Open the door, patio four, pop in the bottle, so give me some more. Never see me, never heard me, not to be needy, not to be perky. We're hitting it hard, look at the crowd. Hungry sharks gazing us now. Let's go wild, bring me this fade. See my face, this
face in the game. Pressure spendy down the drain. Put up on my sleeve, I got this lead. Fine as beat, I feel that heat. Laughing sheep, that's like a creep. I'm losing my mind, open your eyes. You're crossing the light, so follow the light. Double it, one again. Jumping and chugging it. Touching and fucking it. Busting and puffing it. Double it, one again. Double it, one again. Double it, one again. Double it, one again.